Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w rozdziale 5, nazwanym Upadek Silvermoon. W tym momencie chyba już się rzucamy na tą studnię, fajną, śmieszną, całą. O, i pojawi nam się nowa jednostka chyba, zaraz. Jak dotąd nieźle ci idzie. No, ale zobaczymy. Ale najważniejsza próba jeszcze przed tobą. Byłem ciekaw, kiedy się w końcu pokażesz. Otóż to. Mam pilnować, byś wypełnił swoje zadanie, człowieczku, a nie wykonywać je za ciebie. Zamknij ryj, bo poznasz gniew ostrza mrozu. Do studni słońca bez twojej pomocy. O, studnia słońca. Bądź ostrożny. Studnia jest źródłem mistycznych energii. To jej elfy zawdzięczają swe nieśmiertelne moce. Mm-hmm. Łatwo się nie poddadzą. No, buję się tam. Jak sądzisz, podejrzewa, że mi pomagałeś, nekromanto? Jestem pewien, że sporo podejrzewa. W jego naturze leży zawsze spodziewać się najgorszego. A teraz przygotuj się. Zbliża się godzina i to będzie fajnie wyglądał. Będzie takim liszem jakby. O Boże. O Boże, to będzie trudno. Co znowu? Na co ja się pisałem? Na co Jozef się pisał? No bo to jest naprawdę trudna misja już w tym momencie. Uważaj. Już nie jest takie easy peasy lemon squeezy. Ach, ale co my tutaj mamy? Mamy chyba drogi od razu to do studni. To mi się bardziej podoba. Ach, nareszcie. Tak? Czy źle mówię? Nareszcie. Sobie taki scouting zrobimy. Ostrze mrozu jest głodne. No moje to już jest most tam. Zapomnieliście o nas, nędznicy? Ej, halo. Jest co? Taka wytrwała. Przypomina mi siebie, rycerzu śmierci. No, no. Milcz, przeklęty duchu. No, ale halo, ogarnij temat. Mów, głupcze. Ach, nareszcie. Boom. Martwi. Nie! Ja pieprzę, ona ścisnęła mnie w komandę. Ostrze mrozu jest głodne. Użyła. Poddam życie za Nerzur. No już nie powinna wracać, hello. Nikt nie będzie wskazywał. Chyba, że tu gdzieś ma obóz. Malutki. Lordzie Artasie, ta elfka będzie próbowała przywołać posiłki. Wypatrujcie ich gońców. Żaden nie może się przedrzeć. No, no. Za króla Lisza! Twój ból będzie nieopisany! Dobrze. No ale jak ja będę widział ten gońcu? Póki co nawet nie wiem, że oni istnieją. Nie mogę tu, panie. Wola twoja. Dobra, zbudujemy sobie więcej budynków. Zostaliśmy zaatakowani! Mów, głupcze. O Jezus! Ty umrzesz, ty chłopie. Cię wieczne męki. Dobra, jednak nie. Pierśnie regeneracji, spoko. Lordzie Artasie, Sylvanas wysłała gońca do Silvermoon. Elfy wkrótce przyślą dodatkowe oddziały. No i jak ja mam go powstrzymać, skoro on jest tam? Ostrze mrozu jest głodne. No dobra, może jakoś się uda. Oj, halo. Aha, ten chyba umrze. No czas dobra. Wykorzystać gargulce, które przywieźliśmy z Nordy. Bestie będą się uda czyhać na gońców przy głównym gościńcu. To robi sens. To robi naprawdę sens. Elo? Pragnę jedynie służyć. Poroj objony, nie? Dobra, te ziguraty tu trzeba zaraz czasnąć. Mój los jest. Pomyślę, że jest dwa. Pomyślę, że jest dwa. Jak będziemy happy. Ty chłopczyku, nie musisz iść. Jedna. Ach, nareszcie. Dobrze, to jest zrobione. Tu mamy, to się robi pięknie. Ty masz mało życia. Ej, kurde, halo! Halo! Zamknij ryj! Ach, nareszcie. No dobra, jak my się. Jak myśmy się uminęli? Nie wiem. Aha, czyli nie poznamy, znaczy poznaliśmy tam jednostkę, ale nową, ale nie tą, o której ja myślałem. Ja myślałem, że poznamy Banshee. No trudno, czyli jednak nie było nam pisane poznać Banshee. O Boże, nie, właśnie to wstawiłem, bo to jednak plugast nam nie daje.
No dobra, ale trudno. Krypto mamy wszystko na art. Albo nie, wszystko będziemy upadł tutaj. Myślę, że to robi większy sens. Ty możesz zrobić się tak. Potrzeba więcej złota. Wam tego nie zrobimy, tych buffów. No dobra, trudno. Kanibalizm dajemy tym i za chwilę damy tym sieć. Bo będę mógł wtedy jednostki latające uziemiać, co daje mi dość dużo możliwości manewrowych podczas walki. Może teraz sobie bardziej poskautuję tą mapę. Zobaczymy co i jak, żeby nie było jakiegoś... Bo nie lubię takich mniejszych niespodzianek. Nareszcie. O, sklep goblinów. Może sprzedamy urnę króla Terenasa. Nareszcie. Badania zakończone. Robi to sens. Znaczy nie, no, to nie ma sensu. Badania zakończone. Dobrze, tu nie ma nic, czyli tak jak ja mówiłem, tak jak myślałem, przepraszam. Badania zakończone. Badania zakończone. No tam weź zamknij. Was tu zrobimy dwóch sobie. Mów głupcze. Mów głupcze. Nareszcie. Tu jest tylko droga pewnie, którą ona przyszła. Po drugiej stronie jest jej baza, więc spoko. Już teren w miarę ogarnięty. Z tym, że ja i trzech biesów chyba nie zrobi różnicy w tej walce. Ach, nareszcie. Ej, halo, to są neutralne budowle. To mi się bardziej podoba. Ej, faktycznie. Ostrze mrozu jest głodne. Będziecie cierpieć. Nareszcie. Ostrze mrozu jest głodne. Dobra. Co znowu? Uważaj! Dobra. Badania zakończone. Co znowu? Jednak co, troszkę ich podgryziemy tutaj. Badania zakończone. Ej, w sumie mógłbym użyć ulta swojego. Uważaj! No, i jak widzicie, ult daje, że one są, oni są nieśmiertelni. Nie będzie mi rozkazywać. Te jednostki przez jakiś tam czas określone. Teraz ostrze mrozu. Twój ból będzie nieopisany. Dobra. Ostrze mrozu. Twój ból będzie nieopisany. Za króla Lisza. Będziecie cierpieć. Trzeba tam jeszcze chyba chwilę ogarnąć temat. Dobra. Za króla Lisza. Baza Sylvanas jest lekko podgryziona, ale wróćmy tam z powrotem, skąd przyszedłem. Bo w sumie nie chcemy jakoś ostro walczyć z nimi. Myślę, że góle teraz zrobią resztę roboty. Dobrze, super. Ej, halo, pomyliłem się z ziguratami, źle obliczyłem ich ilość. No coś. Sylvanas wysłała kolejnego gońca. Trzeba go zatrzymać. No no, się nie popatrz, no. A Kai go wysłała? A kurą, tam gdzie ja pilnowałem. Nikt nie będzie mi rozkazywał. No dobra, robi to sens. Przynajmniej dla mnie, bo przynajmniej go odbije. Uważaj. Wiecie co mu zrobię? Krzyknę mu prosto w twarz, głodne. Zamknij ryj. Patrzcie. To mi się bardziej podoba. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Zamknij ryj! Nareszcie. Ale zamknął ryj słodko. Dobra, no tu jest chyba drugie przejście, ale możliwe, że to jest przejście tutaj pomiędzy, więc spoko, zaraz obczyjemy temat. Może wyleczymy najpierw tego ziutka. Dobra, super. Martwi będą służyć. Ojej, tu wam trzeba za chwilę buffy dać znowu, bo wy się już wybuffowaliście. Nie fajnie, znaczy spoko, ale nie fajnie. Dobra, co mamy w sumie już mniejszą armię Playmobil. Daj im to. Nareszcie. Tak, to jest chyba przejście, bo widzę, że baza jest raczej neutralna, skoro nie mogę niszczyć tych budowli. Rozu jest głodne. Twój ból będzie nieopisany. No. Wszyscy uciekają. Dobra, czyli to jest kolejny most do bazy Sylvanas. O, fontanna many, to mi się przyda, bo Arthas trochę średnio z tą maną stoi w tym momencie. O, nie tylko Arthas. Więc spoko, więc ta mana się raczej przyda nam. Nie mamy żadnych innych buffów dodawania, tylko tutaj. No dobrze. Co znowu? Może użyjemy sobie te kargulce, co? Bo one w sumie są mobilne bardzo. Nikt nie. Jak tam Arthas z maną? Arthas jeszcze trochę musi się tą maną... Jak to powiedzieć? Napełnić tą maną? Mów głupcze. Dobra. I mamy już komplet armii. Ach, nareszcie. Oby to miało sens. Mów głupcze. Dobra, lecimy dalej. Czyli tu wiemy, że to jest baza Sylvanas.
więc tam nawet chyba nie ma co iść. Tu już jest miasto, więc też chyba nie, niechętnie. A, tu mamy gnole. Teraz to możemy zrobić, nie ma problemu. Za króla Lisza. Większa mikstura mony. To mi się też raczej przyda. Bez dwóch zdań. I tu gdzieś jeszcze był obóz z tymi. Tu jest chyba obóz z tymi sztukami jeszcze. I za chwilę całą bazę Sylwana zniszczymy, bo to bez problemu raczej. Na tej jednej armii. Widzę jakoś. O, i obóz tajemników. No spoko. No spoko. Za króla Lisza! Gdzie tam zamknij wejść? Teraz ostrzem rozu! Ostrzem rozu! Ty, bo oni nam bazę robią. Czego sobie życzysz? Niewierni przełamali naszą obronę! Twi będą służyć. Nikt nie będzie mi rozkazał. Co my tu możemy zrobić? Kilku możemy sobie przyzwać, ale to za chwilę. Co znowu? Dobra, któryś gór jest obity. Badania zakończone. Życzenie jest dla mnie rozkazem. Dobra, Sylwana raczej padnie. Mów głupcze. Martwi będą służyć. Niewierni przełamali naszą obronę. Do fontanny sobie iście. Nareszcie. A my sobie przyjdziemy może tych źródków. Taką armię też warto mieć. Arces lubi się bawić najemników. Więc spoko. A może od razu zaatakujemy ich. Niewierni przełamali naszą obronę. Co znowu? Tak wydaje mi się, że będzie spoko. Sylwana wysłała kolejnego gońca. Trzeba go zatrzymać. No dobra, niech sobie idzie. Oj, ale nie idzie na noc. Dobra, no to gońca sobie wykończymy po mojemu. Tak myślę. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Dobra. Co znowu? Ach, nareszcie. Kilku jeszcze zabijemy i użyjemy umiejętności Arthasa, żeby wskrzesić armię. Otóż to. Dobra. I niszczymy bazę. Teraz robi to większy sens. Będzie mi no, walczcie, walczcie. No ale to są żywe, tak? No dobra, może jednak nie są. No ale co z tego? Chcę wiadomość, halo. Znowu. Poczuj moją złość. Nie podoba mi się to. Jestem taki fajny, że ciągle do mnie piszą. Czekajcie, lubię sobie tylko na Messengera w telefonie. Nawet nie muszę odpróbować. Dobra. Kumpel się pytał, o której będę na uczelni. Haha, ja sobie dzisiaj wolno robię taki ze mnie wariat. No dalej. No dalej. No dalej, 80 to musi być. No dalej. Badania zakończone. Jest, mamy to. Głupcze. Taka jest wola cienia. Myślę, że chyba lepiej byłoby, gdybyśmy najpierw zaatakowali to. Ty tam zamknij ryj. Dobra. Ty, ale wy tu macie pełno ciał i nie wskrzeszacie? No właśnie, halo. Dobra, już lepiej. Uważaj. Ty tam trolu chodź. Czy to przeznaczenie my? To by się ta piosenka tak wkręciła, nie? Bez kitu. Mógłbyś przestać, ciulu?
A, będzie słychać, bo będzie się chwilę popisać. Ale za chwilę kończymy. Ogoniec zaraz wyjdzie. Trochę smutno, bo zrobimy mu zamknij ryj. Sylvanas wysłała gońca do Silvermoon. No dalej wyłaś. Zamknij ryj! Lubię zamykać komuś ryj. Dobra, jej baza już leży i kwiczy, nie? Jak zniszczymy, to też jest koniec. Dobra, wy już nie musicie wskrzeszać bez kitu za dużo. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Co znowu? Uważaj! Będziecie cierpieć! Ty, a jednak chcą bazę budować. Ojejko. No przecież zniszczyłem jej całą bazę. Dobra, lecimy. Trzeba zniszczyć wszystko w takim układzie, widzę. To niszczymy wszystko, no przecież nie będę płakał. Chyba, że te większe budynki się liczymy jako budynki i tak to jeszcze będzie koniec, co? Albo nie. Dziwię się trochę. Chyba, że tam coś jest, halo! Tu coś jest. Nie, tam nie ma nic. No to trzeba niszczyć po kolei to, co na twojej... Za ma. Króla Lisza! Ostrzem Rozu, uderzaj! Twój ból ostrzem będzie nieopisany! Twój ból będzie nieopisany! Zostaliśmy zaatakowani! Badaj. Co? Jak to? Aha, ta wieża już bije. Robi to sensywne. Dobra. Nikt nie będzie mi rozkazywał. A, koniec. No dobra, mamy to. Podziwiam twą odwagę, Elfko, ale nie masz już dokąd uciec. Szmuczek. W takim razie zostanę tutaj, rzeźniku. Anar Allah Belor. Allah Akbar! Myślałem, że krzyknie Allah Akbar. Kończ z tym. Zasługuje na szybką śmierć. On się... Tak, pokonał. Po tym, na co mnie naraziłaś, ukojenie w śmierci jest ostatnią rzeczą, na jaką możesz liczyć. No, nie, teraz robię jej największe świństwo. No właśnie, zrobił sobie z niej upiornego... Czemu mnie przywołujesz? Czegoś. Kaptur przebiegłości? Chcę to, halo. Już jest miejsce w ekwipunku. Co daje mi kaptur przebiegłości? Po założeniu zwiększa 4 punkty czynności... No i mamy teraz Banshee. Czego? Nazywa się Sylvanas Wildrunner. I od tego momentu możemy chyba robić Banshee w kryptach. O, to. Tylko ja nie wiem. Czy jakieś się teraz by umarło przez przypadek? Chyba nic się nie stanie, gdyby ona umarła. Kogo ty chcesz zabić? Nikt nie będzie. No to mniejsza, większe. Uważaj! Martwi będą. Ojejku. Aha, to są neutralne budynki, dobra. No to spotkajmy się może wszyscy tutaj w tym miejscu jednym. Tak myślę, że będzie spoko akurat. A Arthas w nagrodę jeszcze pójdziesz tam kupić kilku... Może tych, co leczą. Myślę, że to będzie spoko. To to przeznaczenie me. Myślę, że spoko. No i teraz zostaje nam ostatnia rzecz, czyli zaatakowanie miasta. Są widzę dwie drogi tylko. Ta po lewej wydaje mi się bliższa memu sercu. Dobra, wy już chyba nie musicie więcej drewna nosić, więc wy też się nadacie jako mięso armatnie do ataku. Dobra, na pewno bierzemy kapłana. A ogra też bierzemy. Dokładnie. Ciebie? Nie. A może? Nie. Myślę, że to jest w zupełności wystarczy. Potępieni czekają. Dobrze, tutaj. Szkoda, że nie ma takiego przycisku. Na przykład w StarCraftie 2 jest pod F2, że całą armię sobie zwołuje pod jednym właśnie przyciskiem. Dobrze. Czy wszyscy się przegrupowali? Tu jeszcze kilku zostało. Nim wy dojdziecie, to ja pewnie sobie kupię jeszcze jednego gościa. I to będzie chyba kapłan. Bo kapłan jednak leczy i to jest spoko. Dobrze. Kapłan zaraz będzie, więc spoko. Ale to mamy, to ma armię. To jest taka mała, wielka armia Playmobil, nie?
co znowu zacznie. No i mamy kolejnego kapłana. Trzech kapłanów, lecz dość solidnie, tak mi się wydaje, więc spoko. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Dobra, wbijamy. Jaka jest wola cienia? Nadzielnie. Martwi, Bendus, zostaliśmy zaatakowani! I myślę, że to już jest moment, żeby nekromantom włączyć już na stałe tą możliwość. Zamknij ryj! Patrzcie. Jo. Dobra. I studnia. No ale to już tak, to i tak już jest całe zbezczeszczone, więc nie ma problemu większego z tym. No zostaje nam tylko niszczyć tę bazę jednak, tak? Mniej lub bardziej do końca. Chyba, że rzucimy się od razu tutaj, bo tam też jest wielu ziutków, którzy będą chcieli mnie atakować. No dobra. Może jeszcze zanim zrobimy, właśnie przeatakujemy bardziej. Co? Dobra. Chyba odbijemy ten atak, mam taką nadzieję przynajmniej. Dobra, chyba się udaje jednak. Tak. No i bo mi zniszczą to. Halo. Dobra, chyba się jednak udało. Dobra, atakujmy dalej sobie. Ja myślę, że nawet moglibyśmy się od razu już tutaj wbić, bo oni nie mają zbytnio armii do obrony. A nie ma sensu całej bazy im niszczyć, skoro my i tak mamy to. No właśnie. Więc dalej tam lecimy. Będzie nieopisany. Zostaliśmy zaatakowani! Dobra, baca się wybroniła, nie? No, o to chodziło. Jak każesz, panie, pragnę jedynie służyć. Jak skończysz, to idź tu, ty to samo. Dobra, lećcie, niszczcie te wieże śmieszne. Uważaj! Mi się bardziej podoba. Dobra. Szkoda, że ci, którzy są martwi, nie mogą używać mocy. No ale nie można mieć wszystkiego, nie? Dobra. Czy mógłbym to zrobić tak jak, wiecie, tak jak to wypada robić, w sensie wyczyścić to. W ogóle tutaj jakbym wkradł, chyba by nie było baz do atakowania. No, mógłbym to zrobić po ludzku. Ale... Kto normalny będzie tego pilnował? Ła, ale się uderzyłem. I co? Zadanie wykonane. Obywatele Silvermoon, mieliście szansę się poddać, ale wy uparcie woleliście walczyć. Nadszedł kres dla waszej rasy i dla waszego pradawnego dziedzictwa. Dziś sama śmierć weźmie w posiadanie ojczyznę elfów. Powstań z martwych, Kel'Thuzadzie. Wróć na służbę do króla Lisza. No i splugawił całą fontannę, no i a więc tyle. Stało się. A widzicie? I Lisza jest. Król Lisz dał mi wieczne życie. Znaczy, on nie jest królem Liszem, jest tylko Liszem, po prostu. Swojej części obietnicy, Liszu. Powiedz mi teraz wszystko o upiornych władcach. Chętnie, ale nie tutaj. Oni wszędzie mają szpiegów. Porozmawiamy w jakimś bezpieczniejszym miejscu. Kel'Thuzad. Dobrze, zrobiliśmy to. Misja wykonana. I co? Nie było trudno. No, te misje nieumarłych są bardzo długie, ale to nie jest żaden problem. W każdym razie dziękuję za uwagę i do usłyszenia, zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.